Najbardziej mocno, gorąco chciałabym powitać pana Stefana Papierowskiego, który siedzi tutaj koło mnie. Dzień dobry, panie Stefanie. Postać niezwykłą dla Bytomia, dla przede wszystkim propagowania twórczości Karin Stanek, ale nie tylko twórczości, bo również propagowania osoby Karin Stanek, tego jakim była człowiekiem. Pan Stefan autentycznie z pełnym zaangażowaniem, z pełną, można powiedzieć, miłością, bo przyjaźń to także miłość, przypomina nam cały czas na bieżąco o Karin Stanek, o tym, kim była. Bardzo, panie Stefanie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na to dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszymy, że pan z nami jest. My z panem Stefanem. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak. Czerwono-czarni szukali młodych talentów na początku 1962 roku. Karin Stanek, by zakwalifikować się do pierwszego festiwalu młodych talentów w Szczecinie, wpierw wystąpiła w Zabrzu, a potem w Krakowie. Ponieważ bardzo się podobała, została zaproszona wśród wielu dziesiątek wykonawców wspaniałych, jak Czesław Niemen, czy Helena Majdaniec, czy Wojciech Gąsowski, na pierwszy festiwal młodych talentów w Szczecinie. I tam powstał pierwszy wielki przebój Karin Stanek, Jimmy Joe. Ponieważ bardzo się podobało na festiwalu młodych talentów, w nagrodę zaproszona została na drugi międzynarodowy festiwal piosenki do Sopotu, i tam przygotowano dla Karin malowaną piosenkę, ale my mówimy malowana lala. Proszę sobie wyobrazić, że utwór ten stał się pierwszym utworem rock'n'rollowym, big beatowym, śpiewanym przez Karin Stanek. Pierwszym prawdziwym utworem big beatowym, rock'n'rollowym, śpiewanym w języku polskim. Wykonuje go Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi. Jak się okazało, wykonywanie tego utworu, oj, to jest nie lada sztuka. Cóż dalej? Potem już w następnym roku kolejny przebój, Chłopiec z gitarą, na drugim festiwalu polskiej piosenki w Opolu. W kolejnym roku znowu przebój, właśnie wspomniane, Tato, kup mi dżinsy, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze i Motor i ja, i Jedziemy autostopem. Karin Stanek sporo nagrywała na płyty dla Polskiego Radia i z tego archiwum, proszę sobie wyobrazić, ja ciągle dowiaduję się czegoś nowego, że każdy utwór jest nagrany w kilku wersjach. Mili państwo, Karin Stanek śpiewała z zespołem Czerwono-Czarni do 1969 roku. Potem śpiewała solo. Na gitarze, którą mi sprezentowała, a którą prezentowałem na wielu, wielu wystawach w szkołach i tu w Bytomskim Centrum Kultury, skomponowała kilka utworów. Pierwsze jej utwory to Szukaj mnie, no szukaj mnie, Wierny wiatr, Tyle razy były już. Mili państwo, podobała się. Zawsze mówiła, będę śpiewała tak długo, jak długo będzie lubiła mnie publiczność. A publiczność lubiła ją zawsze, zawsze. Czepiano się pochodzenia, dykcji, ale fachowcy mówili, że u Karin Stanek tego nie widać. Za granicą, bardzo podobała się za granicą, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, no zapraszana była. W Niemczech nagrała bardzo dużo płyt i w języku niemieckim, angielskim. Pierwszy singiel, jaki nagrała, to nosił tytuł Karin Stanek, Gwałtowny temperament z niesłychanym głosem. Szkoda, szkoda, że jej już nie ma. Mojej kochanej, cudownej Karin Stanek. Cudowny utwór. Mało znany. Tak. Tak, w ogóle w zasadzie nieznany. Słowa napisał Henryk Stefaniak, a muzykę właśnie na tej wspomnianej gitarze, którą mi padorowała, skomponowała Karin w zaciszu domowym. Chciałbym dodać, że w ubiegłym roku
Zaproszony zostałem do Szczecina, by odsłonić płytę Karin Stanek w Alei Gwiazd w Szczecinie, proszę Państwa, dla laureatów pierwszego i drugiego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i Zielone Serce było przepięknie również wykonywane. Ponieważ za nami są ekrany, na których widzicie zdjęcia. To są zdjęcia, które mamy właśnie przekazane dzięki uprzejmości pana Stefana Papierowskiego. Na wielu z nich pan Stefan również jest. Tak sobie pan myślałem, tego nie widzi. Czy ja w ogóle jestem na jakimś zdjęciu. Jest pan z tyłu, oczywiście, jeżeli się zastanawiacie, kim jest ten mężczyzna przy Karin Stanek, to właśnie pan Stefan. Tak, pierwszy raz z Karin Stanek, kochani, spotkałem się w 1991 roku. Tak, twarzą w twarz. Tak, ona wiedziała, pisaliśmy, ale ja nie miałem odwagi. No. I Karin Stanek po 15 latach nieobecności właśnie w 1991 roku przyjechała do Opery Leśnej w Sopocie. No i Bart i Franciszek Walicki, który ją zaprosił. Oni dowiedzieli się, że ja tu rządzę, Karin Stanek, na Śląsku. I oni tego znawcę do spraw Karin Stanek i przyjaciela Karin Stanek postanowili zaprosić. No, przyjechała wtedy mama Karin, menedżerka Karin. No i ta ekipa przyjechała również tu. Wtedy to był Śląski Teatr Tańca w 1997 roku, kiedy Karin Stanek uprosiłem, żeby, jak się dowiedziałem od jednego z redaktorów naczelnych Życia Bytomskiego, Fleischer się nazywał, że Karin nie śpiewała w Bytomiu jako piosenkarka, jako gwiazda, to wziąłem sobie to za cel. Nie. To tak nie może być. I Karin również z mamą, niedoszłą teściową, przyjechała tutaj dzięki mnie. I dzięki temu koncertowi w 1997 roku przyjechała po medal miasta Bytomia w 2002 roku. No i na 750 lat miasta Bytomia. Kto pamięta, na rynku było tak dużo ludzi. No i ja tam obok Karin też byłem. No właśnie, proszę Państwa, stąd mamy tyle pamiątkowych zdjęć, bo przyjaźń. Pod Karin Stanek i pod co było modne. Przecież to Karin wylansowała modę na malowane lale, na sny kolorowe Zielone Serce właśnie. I na jeansy? Autostop i jeansy. Kto pamięta? Pewex, dolary. No kurczę, ja pierwsze swoje jeansy kupiłem sobie w Gdańsku, bo ja pochodzę z Bydgoskiego. Tu przyjechałem w 1984 roku, by walczyć o waszą Karin Stanek, że czas, by o niej było i w kraju, i na świecie głośniej. Tak, piosenka Tato, kup mi jeansy napisana została i śpiewana przez Karin w 1965 roku na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1965. Pokiczkałem przy piosence To nie moja wina, to był rok 67. Czyli to jest przebój Opola 65 roku. Karin zawsze, dlaczego ta piosenka się bardzo podobała? Karin zawsze sobie upatrzyła pana starszego, tatę, siadała mu na kolana i ona pięknie ten utwór wykonywała, ale również w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, w 1966 roku Karin Stanek, Czerwono-Czarni i Gwiazdy, Ewa Demarczyk, Anna German, Kasia Sobczyk, Katarzyna Bowery, zaproszeni zostali do Stanów Zjednoczonych i w kwietniu 1966 roku wystąpili w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall i utwór ten Tato, kup mi jeansy, jedziemy autostopem i czekoladowy krem, zrobiły furorę dzięki Karin Stanek, bo oni śpiewali dla Polonii, ale nie tylko, zauważono zespół Czerwono-Czarni, postanowili im przedłużyć kontrakt na występy. No i Karin wróciła do Polski z jeansami, bo jak się dowiedzieli
o czym jest ta piosenka, to po każdym koncercie miała kilkanaście jeansów. No i przyjechała troszeczkę bogatsza właśnie o te jeansy. Jeansy. No to tato, kup mi jeansy. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Będzie wiózł nas dziś ten wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Proszę Państwa, kłaniamy Wam się nisko jeszcze raz. Dziękujemy za dzisiaj. To do zobaczenia.